Cześć, z tej strony Ada, witam Was serdecznie z Egiptu, z Marsalam. Znajduję się obecnie w hotelu Blue Reef Resort, który za chwilę Wam pokażę. Ja ten hotel będę Wam na pewno zachwalać, dlatego że jestem bardzo związana z tym hotelem. Byłam tu na swoich pierwszych wakacjach, tutaj już pracowałam w centrum nurkowym Vivasup. Tutaj też ma namiot z ciszą mój kolega Hasan, do którego często przychodzimy wieczorami. Więc ja ten hotel bardzo lubię. Dużo moich znajomych, którzy tu byli, też często tu wracają. Czują się tutaj bardzo dobrze. Nie jest to hotel najlepszy w Marsalam, dlatego że są oczywiście lepsze hotele. Natomiast jest tutaj bardzo fajny klimat, hotel jest mały, kameralny, każdy czuje się tutaj dobrze. Jedyne minusy, jakie bym wymieniła, to to, że hotel jest bardziej nastawiony na włoskich turystów, obsługa animatorzy, centrum nurkowe, wszędzie można usłyszeć język włoski, natomiast polskiego nie za bardzo. No i ogród widzę, że jest troszeczkę wyschnięty w porównaniu z tym, co było kiedyś, ale myślę, że to po prostu przez przerwę, kiedy był koronawirus. Pokażę Wam cały obiekt, troszeczkę Wam poopowiadam, ale zacznijmy od początku. Znajduję się właśnie przy głównej drodze, która biegnie przez cały Marsalam. W tamtą stronę około 50 km mamy lotnisko, a w drugą stronę jest centrum Marsalam. Po przejściu przez ulicę tam są budynki, gdzie mieszkają pracownicy oraz sklep, do którego można sobie iść, jeżeli czegoś Wam zabraknie. Tutaj znajduje się recepcja. A tutaj mamy nasze pokoje, są to takie trzy długie budynki. I zaczniemy sobie od końca, a następnie przejdziemy do serca hotelu. Tutaj, tak jak mówiłam, jest pierwszy budynek z pokojami i jest tam też boisko, gdzie można sobie pograć w piłkę nożną. I tutaj mamy ogród otoczony trzema budynkami, jeden, drugi i trzeci. Te dwa budynki mają widok na ogród, trochę na morze, natomiast ten budynek ogród lub basen. Tutaj mamy już zejście na plażę. Jest też bar oraz taki piec, w którym na przykład dzisiaj i wczoraj była wypiekana pizza. Wielkim plusem na pewno jest to, że zrobili pomost. Kilka lat temu go nie było. Tutaj rafa jest dosyć daleko, dopiero tam, gdzie widać ten ciemno-niebieski kolor, więc wcześniej, kiedy był odpływ, trzeba było iść pieszo. I dopiero wtedy można było zobaczyć rafę, natomiast teraz można się przejść po mostem, ma on niecałe pół kilometra. Jest tam ratownik, można sobie snurkować na rafie, ja akurat dzisiaj nurkowałam, co Wam później też pokażę. Jeżeli chodzi o dzieci, to nie ma tutaj za wiele atrakcji, nie ma żadnych zjeżdżalni ani aquaparku, natomiast to jest bardzo duży plus, z czego ja akurat teraz bardzo dużo korzystałam, dlatego że moje dzieci mają 1,5 roku. Można tutaj sobie wejść całą dobę, zamknąć bramkę i mamy wolne ręce, dzieci mogą się bawić, a tam nawet jest takie pomieszczenie, gdzie jest bardzo dużo zabawek. Jeżeli jest pani animatorka, to je otwiera i dzieci mogą się dowoli bawić. Są boiska, więc można sobie pograć w siatkówkę, co jest bardzo fajne przy All Inclusive, dlatego że zawsze się dużo je, więc potem fajnie się rozruszać. Teraz z plaży przechodzimy już do serca hotelu. Tu jest właśnie fajne to, że wszystko jest bardzo blisko siebie, więc nie trzeba dużo chodzić. Tutaj jest taka strefa relaksu, gdzie nie mogą wchodzić osoby sprzedające wycieczki. We'll be right back.
Tutaj po remoncie jest takie fajne zadaszenie i stoliczki, gdzie można napić się kawy. Jest bar przy basenie, on jest czynny do godziny 23. I tam cały ten kompleks to są sklepiki, spa, siłownia, centrum nurkowe, restauracja. I tutaj mamy najlepszy punkt programu, namiot Hasana z Shishą. Hi, Polish please. Halo, halo, siema, halo. Siema. Cześć. Tom Mahmoud, show me diving center. Hello. You can say something about trips. Trips? Yes. We have a many of trips, good trips, like Dolphin House or Turtle Bay. Yes. You will enjoy with it to see the animals of the sea. It's very beautiful. Yes, I was today and it was very nice. Hasan. Jak? Jak tam? Dobrze. Jak? What do you want to say to Polish guys? A Polish. Ja mam taki najlepszy namiot. Najlepszy. Też herbatka, kawa. Zajebiste, też fajka, zajebiste naprawdę. Cisza, Zenek. Zenek, Martyniu też, Jim, Master, wszystko piosenki. Musisz zaśpiewać Zenka. Proszę. Halas, wieczorem. Ten basen, który jest tutaj przede mną, on w zimę jest podgrzewany, natomiast ten większy jest zimną wodą i tam u góry jest jeszcze taki basen, a niecałe pół metra. Tam znajduje się recepcja, a tam restauracja z pięknym widokiem. I to jest wszystko, to jest cały hotel. Co Lolo? My mamy akurat pokój przy basenie, więc w bardzo fajnej lokalizacji, nie trzeba daleko chodzić. Dzisiaj jest piękna, pełnia księżyca. Tam tutaj już słychać w oddali muzykę płynącą z namiotu Hasana. Tak wygląda pokój, tu jest łazienka, duża szafa z sejfem, lodówka, łóżko, dostaliśmy łóżeczko turystyczne dla dziecka, telewizor, lustro. W tamtym barze, przy basenie, zawsze są jakieś przekąski typu słodkie ciasteczka czy naleśniki. Natomiast przy barze na plaży czasami jest pizza i właśnie wczoraj była i mama mi dała znać, że teraz też jest, więc szybko biegnę. Właśnie jest odkryt, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jest już prawie sucho, można sobie pospacerować. Natomiast tutaj jest taki mini basenik, więc nawet jak jest odpływ, to i tak można się spokojnie kąpać.
Tutaj jest już koniec pomostu, można sobie zejść na rafę, ale tutaj też dla niepływających można sobie podziwiać z góry. Zobaczcie tutaj, jak ładnie widać rafę koralową. Ryby. Wczoraj widziałam nawet żubia morskiego.